Są na tym świecie istoty, których nie można dostrzec. Nie widać ich, nie słychać ich, nie czuć ich. Można by pomyśleć, że nie istnieją, a jednak są. Będąc bardzo ciekawski, lubią obserwować i zazwyczaj w nic nie ingerują. Jednak, jeśli w jakiś sposób dowiesz się, że jedna jest blisko ciebie, nie daj po sobie tego poznać, bo inaczej marnie skończysz. Identyfikator podmiotu SCP-178. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-178 zabezpieczony jest w pojemniku na obiekty anomalne klasy trzeciej. Podmiot jest strzeżony przez nie mniej niż dwóch uzbrojonych strażników z upoważnieniem poziomu trzeciego, kiedy nie prowadzone są na nim testy. Obiekt można usunąć z przechowalni jedynie zapisaną zgodą pracownika z upoważnieniem poziomu czwartego lub wyższego. Po incydencie 178-14-alfa wszystkie testy należy monitorować zdalnie, a obecność pracowników innych niż testerzy na obszarze testowym w czasie eksperymentów jest wzbroniona. Opis. SCP-178 to para białych okularów stereoskopowych 3D z białymi, prostokątnymi oprawkami i plastikowymi soczewkami o niebieskim i czerwonym kolorze, odpowiednio lewa i prawa soczewka. Obiekt nie wykazuje żadnych nietypowych właściwości fizycznych, poza delikatnym odbarwieniem oprawek, co wynika z wieku artefaktu. Byty te są spokojne, a okazjonalnie również ciekawskie. Raporty opisują, że osobniki te patrzą za ramion osób pracujących z zainteresowaniem i obserwując, z jednym wyjątkiem. Wszelkie próby nosiciela okularów lub jakiejkolwiek innej osoby bezpośredniej interakcji z tymi bytami będzie skutkować ciężkimi rozdarciami na ciele tych osób. Pojawianie się ran dartych jest gwałtowne i ma miejsce aż do nastąpienia zgonu nosiciela okularów. Wzór ran dartych zawsze wskazuje na uderzenia trzema, równolegle ułożonymi, stożkowatymi, ostrymi przedmiotami o długości wahającej się pomiędzy 14,2 i 27,4 cm, o grubości oscylującej między 2,9 i 8,1 cm. Urządzenia nagrywające i miernicze użyte w czasie testów nie zdołały wykryć żadnych anomalii, nawet kiedy dochodziło do pojawienia się ran dartych na danych osobie lub osobach. Długotrwałe wystawienie testerów na działanie obiektu najwyraźniej nie skutkuje żadnymi przewlekłymi efektami. Obrazy stereoskopowe oglądane przez obiekt wydają się trójwymiarowe. Dodatek pierwszy. Obiekt został pozyskany w stanie Tennessee przez agenta zakonspirowanego w służbie połowu i dzikiej przyrody Stanów Zjednoczonych, który przybył do miasta po wpłynięciu raportu o dziecku, które zostało znalezione martwe w swojej sypialni na pierwszym piętrze. Zgon nastąpił w wyniku nietypowego okaleczenia. Agent dostrzegł poplamiony krwią stereoskopowy obraz przedstawiający diabelski młyn w miejscu, gdzie znaleziono dziecko. Po niedługich poszukiwaniach agent odnalazł przedmiot pod łóżkiem dziecka, gdzie prawdopodobnie został wrzucony w czasie agonii dziecka. Agent wezwał wtedy zespół pozyskujący. Po przybyciu owego zespołu agent założył obiekt i spojrzał na obraz, nie donosząc o niczym nietypowym, dopóki nie obrócił głowy w lewą stronę, gdzie dostrzegł byt znajdujący się około cala od jego twarzy, przechylający się nad ramieniem agenta i wpatrujący się w stereoskopowy obraz. W czasie odprawy agent doniósł również o dostrzeżeniu kilku innych bytów w tym pomieszczeniu, które przyglądały się jemu i zespołowi pozyskującemu. Agent nie zdecydował się wejść w interakcję z bytami, wobec czego pozyskanie artefaktu przebiegło bezproblemowo. Dodatek drugi. Wszystkie eksperymenty należy zapisywać w pliku 178E. Dodatek trzeci. Pracowników z upoważnieniem poziomu czwartego uprasza się o zapoznanie z raportem z incydentu 178-14-alfa.
Zapoznanie się z treścią tego raportu jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników z upoważnieniem poziomu 4 i wyższego, którzy nadzorują lub zatwierdzają eksperymenty na obiekcie. Ostrzeżenie. Niedostosowanie się do poleceń z dodatku 3 stanowi podstawę do nałożenia kary dyscyplinarnej. Plik 178E. Eksperyment 178E1. Procedura. Tester klasy D zostaje umieszczony w zabezpieczonej komorze, w której znajdować się będzie SCP-178. Sala testowa będzie obserwowana przez kuloodporną szybę z sąsiedniego pokoju oraz przez urządzenia nagrywające audio-wideo. Tester klasy D zostanie poinstruowany do założenia SCP-178 i zdania sprawozdania z obserwacji, dopóki nie otrzyma innego polecenia. Wyniki. Tester D 17831, mężczyzna, 41 lat, brak dostrzegalnych zaburzeń psychicznych, został wprowadzony do komory i otrzymał polecenie założenia SCP-178. Tester nie zna właściwości SCP-178. Tester wykonuje polecenie, po czym natychmiastowo wykazuje przerażenie przez odrzucenie SCP-178 od siebie i zakrycie dłońmi twarzy przy jednoczesnym wokalizowaniu strachu. Personel badawczy nakazuje testerowi opisanie źródła jego przerażenia. Tester nie odpowiada. Personel badawczy próbuje uspokoić testera. Tester zdejmuje dłonie z twarzy i rozgląda się dookoła, najwyraźniej dalej będąc wystraszonym. Personel badawczy ponownie nakazuje testerowi opisanie źródła jego przerażenia. Tester odpowiada przez zgłoszenie obecności nieznanego bytu w niewielkiej odległości od swojej twarzy w momencie założenia SCP-178. Personel badawczy nakazuje testerowi opisanie tego bytu ze szczegółami. Tester odpowiada, że był ohydny i miał zbyt wiele oczu. Personel badawczy nakazuje podanie większej ilości szczegółów. Tester stwierdza, że nie był w stanie dostrzec nic więcej z powodu zdjęcia SCP-178. Personel badawczy nakazuje testerowi założenie SCP-178. Tester odmawia współpracy. Personel badawczy ponawia polecenia. Tester odmawia współpracy. Personel badawczy grozi testerowi terminacją w przypadku braku współpracy. Tester ciągle odmawia. Test zostaje zakończony, a tester umieszczony pod obserwacją w celu zbadania długotrwałych objawów wystawienia na działanie obiektu. Tester wykazał delikatną paranoję przez 2 dni, po czym objawy ustąpiły i tester powrócił do normalnego zachowania. Obserwacja zakończona po 30 dniach, a testera poddano terminacji. Notatka. Cóż, nie było to za bardzo pomocne, ale przynajmniej powiedziało nam, że mamy tutaj prawdziwy, anomalny przedmiot. Eksperyment 178E2. Procedura. Tester klasy D zostaje umieszczony w zabezpieczonej komorze, w której znajdować się będzie SCP-178. Sala testowa będzie obserwowana przez kuloodporną szybę z sąsiedniego pokoju oraz przez urządzenia nagrywające audio-wideo. Tester klasy D zostanie poinstruowany do założenia SCP-178 i zdania sprawozdania z obserwacji, dopóki nie otrzyma innego polecenia. Wyniki. Tester D 63164, kobieta, 31 lat, brak dostrzegalnych zaburzeń psychicznych, zostaje umieszczona w przechowalni i otrzymuje polecenie założenia SCP-178. Tester nie zna właściwości SCP-178. Tester wykonuje polecenie i natychmiast zaczyna przeklinać i cofać się w kierunku ściany przechowalni, wpatrując się w coś na swojej godzinie pierwszej. Personel badawczy prosi testera o opisanie, co widzi. Tester opiera się plecami o ścianę i zgłasza, że widzi byt stojący po drugiej stronie sali przy ścianie, wpatrujący się w ścianę. Personel badawczy nakazuje podanie większej ilości szczegółów. Tester mówi, że byt jest dwunożny, posiada 2 dodatkowe kończyny górne zakończone dużymi, stożkowatymi wypustkami i gładką głowę. Personel badawczy nakazuje podanie większej ilości szczegółów. Tester zaczyna mówić, ale przerywa, wykazuje zaniepokojenie i zgłasza: Boże, to się na mnie patrzy! Tester przywiera do ściany komory, ciągle patrząc się w tą samą stronę.
Personel badawczy próbuje się dowiedzieć, czy byt jest wrogo nastawiony. Tester zgłasza, że byt się nie porusza, tylko obserwuje. Tester otrzymuje polecenie zdjęcia SCP-178. Odmawia, twierdząc, że nie ufa bytowi. Testerowi zostaje przypomniane, że odmowa współpracy będzie skutkować terminacją. Tester zdejmuje SCP-178 i zdenerwowana rozgląda się po pomieszczeniu, zgłaszając, że nie widzi już bytu. Tester otrzymuje polecenie założenia SCP-178. Tester wykonuje polecenie i zgłasza, że byt dalej ją obserwuje. Tester otrzymuje polecenie obserwowania bytu i zgłaszania wszelkich zmian w jego zachowaniu. Mijają 2 minuty i 37 sekund, po czym tester zgłasza, że byt przestał ją obserwować. Tester twierdzi, że byt znowu patrzy się na ścianę. Tester nie zgłasza żadnych innych zmian zachowania przez 17 minut i 55 sekund. Test zakończono. Notatka. Wydaje się dziwne, że to coś, co widziała tester, w ogóle nie wykazało zainteresowania, biorąc pod uwagę fakt, w jaki obiekt przykuł uwagę fundacji. Do tego nie zarejestrowaliśmy niczego na żadnym urządzeniu. Zastanawiam się, czy te byty są realne, czy to tylko iluzja wytworzona przez obiekt. Kolejne eksperymenty ze SCP-178 w kolejnych odcinkach.